I dzień dobry, siemaneczko, moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z Quark. Ja tylko sprawdzę, czy znowu mi się nie zrestartował dźwięk. Nie, wszystko jest w porządku. Cóż, no, nowa arena odblokowana. Pięknie. Przeglądaj kontakty, aha. Apteczka. Tutaj nic. Przeładujmy. I tutaj zamknięte. W porządku. No to lecimy dalej. Powiem wam, że bardzo przyjemnie mi się gra. Nie wiem, na ile to starczy. Wow. Ale się wystraszyłem. Pozbędę się tej kamery. Dobrze. Leżysz. I... Leżysz. Okej. Okay. Nawet sprawnie poszło. Chyba nikt mi... No tak, nikt nie trafił. Tutaj nic. Nie wiem, czy ja do tej wody mogę wejść normalnie? Mogę. Zaraz, czekaj, tu coś jeszcze? Nie, tu była beczka. Idziemy. Dobrze mi się strzela z tego pistoletu, tylko mało amunicji, więc może... Użyjmy chwilowo tego. Tutaj jest jod, jakbym chciał się wyleczyć. Dobra. Bardzo dużo amunicji. Kolejny injektor. Profity. Ile mam? 24, a potrzebuję... 30. Znisz wszystkich imperialistów. Obrażenia plus 5%. Maksymalne zdrowie plus 10, szybkostrzelność i obrażenie w walce wręcz. Nie używam walki wręcz, a może powinienem? Okej. Okay. Wróćmy do pistoletu. Idziemy na razie w prawo. Tyle, tutaj nic. Pójdziemy w lewo. Okej. Okay. Dużo różnych rzeczy, ale nie zużywam tego. Dobra. Beczka, za którą mogę się schronić. Jeszcze raz, wyciągaj to. No co jest? Nie mogę trafić? Jeszcze raz. Dobra, leży. Tamten zginął? Nie, ten jest z tej strony teraz. No wyjdź stąd. Okej. Leży. Dobra. Klaustrofobicznie tutaj, trzeba przyznać. Nic. Przeczytaj. Nie wytrzymam tego dłużej. Jaki masz problem? Nie wydaje ci się, że coś jest nie tak? Raczej nie. Jest tylko trochę wilgotna. Wróciłem po kolanie w wodzie. Przecież powiedziałem, że jest trochę wilgotno. Kierownictwo mówi, że jutro to naprawią. Mówi tak od 3 tygodni. Okej, to mój. Okej, to mój był dźwięk. Myślałem, że coś tu wyskoczyło, ale nie, to byłem ja. Teraz tak. Tu jest jakieś przejście. I teraz pytanie, czy to jest to samo? Tak. O. Nie wskoczę tu? Nie, nie wskoczę. Jest zapis gry. Dziwne, że tu coś takiego jest. Dobra, leży. Kilka strzałów musiał przyjąć.
Dobra, co jest na dole? Jak zeskoczę, to nie wrócę. Więc może jeszcze najpierw w górę sprawdzę. Aha, tu tyle, czyli muszę tu zeskoczyć. W porządku. Tam buty były. Teraz nie wiem, czy dobrze idę, czy nie lepiej się wrócić. Jest jakaś konserwa. Amunicja, drzwi zamknięte. Mało sekretów poodkrywałem. To mnie trochę denerwuje. Myślałem, że właśnie tam będzie jakiś sekret. Chyba, że to się łączy z tym miejscem, do którego teraz mogłem iść. Okej, tu biegnie. Podejdą czy nie? Idą. I do widzenia. Niech jeszcze krąży, tutaj chodzi. No duży jest ten kompleks. I teraz nie wiem, no tam było jedno przejście, które pominąłem. Ale na razie, możliwe, że już to się łączy jakoś. Tu jest już zapis. Dobra, wiecie co, no idę tutaj po prostu, mam zapis. To idziemy dalej. Amerykański agent. Tu tyle. I tu po apteczkę tylko schodziłem, tak. Okej. Wow, 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 wow. Czemu mi wystrzelił? Nie miał tego zrobić. Dajcie mi tu kolejnych. Do widzenia. Naboje do strzelby, mała amunicja. Myślałem, że to już przestało, bo to miało kilka sekund tylko strzelać. Tutaj nic. Młotek, o. Zdrowie na maksa. O jest, aha, dobra, czyli od te drzwi będziemy otwierać. Tu jest w porządku, przeładujmy broń. To też przeładujmy. To jest kawałek mięsa. Do widzenia. Już kurczę, mało amunicji. Bardzo mało. Pancerz. Poniedziałek, zupa koperkowa.
wtorek bulion koperkowy, środa kurczak w sosie koperkowym, czwartek bułki z koperkiem, piątek gulasz koperkowy. Komu nie smakuje, niech głoduje. To nie jest gulasz koperkowy. Pancerz mi dajcie, a nie... Dobra. Kolejny zapis. Dużo zapisów ostatnio mamy. Kolejny injektor. I to już... amunicja, pancerz. Dobra. Teraz tak. Injektor już chyba sprawi, że mogę dodać kolejny profit. Jakim jest... obrażenia. Czy maksymalne zdrowie? Może zdrowie? Weźmy zdrowie. Oho, myślałem, że ktoś wybiegnie, bo taki alarm był. Bałem się, że już mi przez te drzwi ktoś przejdzie. Ale nie. A myślałem, że mnie zamykają. Po coś mi dali ammo do strzelby. Nie widzieli mnie. Dobra, leży. To fajnie zrobiłem, muszę przyznać. Aż mi się podobało. Jeżdży góra. Żeby zejście na dół, trzeba wodę wypompować chyba najpierw. O, widzenia. Czekaj, do czego to jest? A, do pistoletu. Okej. Tutaj. Mnie ciekawi jeszcze jedno miejsce. A nie, myślałem, że tu mogę coś rozwalić i wejść. No, ale nie. Hot. Okej, tylko teraz jaki? A ty, pozwala osiągać, przekraczać cele. O! No i to jest broń. Uwielbiam. Wodę można odpompować. Tu jest zamknięte. Teraz tak. Mapa, kwark, zapal. Nie, ja muszę dowiedzieć się. Dwa. Okej, mamy dwójkę. Tam jest jeszcze jeden. Koniec. Dobra, pokonani. Tu już mało amunicji, więc trzeba uważać. Teraz tak, była dwójka. Siedem. Osiem. Dwa, siedem, osiem. I ile? Czyli pode mną musi być jeszcze jakiś 2, 7, 8 i też kolejność trzeba będzie odgadnąć. Szukajmy tego. A 7, 8. Hmm.
Teoretycznie mógłbym próbować każdą kombinację, ale chcę znaleźć. A, 7, 8. One zawsze w parach chodzą. O, z tego nie strzelałem, właśnie trzeba zacząć. Poczekaj, może to zniknie. Zapis gry. Jak mnie widzą, nie? I jeszcze raz. I do widzenia. Dobrze. Dobrze, że mi taką broń dali, bo naprawdę przyjemnie się z niej strzela. Dwa, siedem, osiem. Mógłbym tu próbować przeskoczyć, ale na... O, jeszcze tu. Dobra, cofamy się. Czyli jaka kolejność robimy? 2, 7, 8. Najpierw tak, 2, 7, 8 i wszystkie 9 kombinacji. Później zmiana. Trochę tych kombinacji będzie. Ej, tu jeszcze nie szedłem. A nie, no tutaj skakałem od początku. Jeszcze kawałek. Dwa, siedem, osiem, jeden. Dwa, siedem... O, czekajcie. Dwa, siedem, osiem, dwa. Dwa, siedem, osiem, trzy. Dwa, dwa, siedem, osiem, cztery. Dwa, siedem, osiem, pięć. Dwa, siedem, osiem, sześć. 2, 7, 8, 7. 2, 7, 8, 8. 2, 7, 8, 9. 2, 7, 8, 0. Dobra. 7, 8, 2, 1. 7, 8, 2, 2. Trochę posiedzimy, ale znajdziemy to. 7, 8, 2, 3. 7, 8, 2, 4. 7, 7, 8, 2, 5. 7, 8, 2, 6. Co jest? 7, 8, 2, 7. 7, 8, 2, 8. 7, 8, 2, 9. 7, 8, 2, 0. Ale wiecie, to może być jeszcze każda kombinacja. Nie, tego, to ja tego tak nie znajdę. Tych kombinacji będzie na tyle dużo. Przecież ja znam trzy liczby. A co jeżeli się zaczyna od tej pierwszej? To też jest takie... Że ja zwyczajnie nie mam tej, od której się zaczyna, to... Spróbuję tam... Mam zapis, nie? Tak, spróbuję tam przeskoczyć.
Może tutaj jest rzeczywiście droga. Okej. I może z tego miejsca zobaczymy więcej. Oh no. Upsi. Nie udało się. Zero dni bez wypadku. Śmierć od kwasu. Dostałem osiągnięcie za śmierć od kwasu. Jak jakiś cpunek. Ja trafię w barierkę czy w nich? Chyba w barierkę. To przejdźmy tutaj. A ciężko się tu skacze. Mogło się wam wydawać, że to jest proste, ale sterowanie w tej grze jest takie, jak klikam, a on robi dopiero to za jakiś czas, jest opóźnienie takie, więc... Dobra. Słuchajcie, no już tam nie będę przeskakiwał. Już to posprawdzaliśmy. Więc po prostu biorę co moje. I lecimy dalej. I lecimy dalej. Dobra. Jeszcze coś słyszę? Nie? Chyba nie. Dobra, mam dużo amunicji do pistoletu, więc... Myślałem, że to wybuchnie. Nie, ale amunicja tu była. Zaraz, to mogę aha, mogę papierosa zapalić. Zapalimy sobie szluga. Tutaj nic, a ammo. I tutaj ammo. Przeładujmy jeszcze sobie to, żeby zawsze jakieś tam bronie były przeładowane. No i idziemy dalej. Dobra, to może najpierw to otworzę, te drzwi. To są zamknięte, czyli jedyna droga prowadzi tędy. Przeżył to. Dobra. Tyle, tyle. A muzykę dalej mam, więc możliwe, że jeszcze są przeciwnicy gdzieś. Nie, nie ma. Mała amunicja. Żadnych sekretów jeszcze nie znalazłem, nie? Od dłuższego czasu już tak naprawdę. Tutaj nic, zaraz. Przy podobnym zestawie byłem, ale tu dużo presetów się wygląda podobnie. A jeszcze spuszczę wodę niżej. I pewnie tutaj znajdę odpowiedź na swoje. Dobra, tu jest w ogóle, da się zejść jeszcze niżej, ale tu. Tu mnie jeszcze ciekawi. Co mamy? Nic, tyle. Też nic. Okej, otwieramy. Kolejne poziomy. Dużo tych poziomów się pootwierało.
Chciałbym w tym trafić, ale widzę, że nie da się. Dobra, dwa strzały z ciężkiej amunicji wystarczą na nich. Tutaj nic. Użyj oleju. No to użyj. Tutaj też nic. Amunicja, której nie wezmę. Skrzynki. Dobra. Apteczka też nie. Idziemy dalej. Oho. Były skrzynki wybuchowe. Tyle. Dobra, na razie tyle. Tutaj. Tutaj też tyle. Okej. Okej. Dzień dobry. Ciężka amunicja. Ile? 9 się mieści nawet. Znowu ciężka amunicja. Już widzę, że będzie strzelane. No teraz poczekamy. Skoro oni chcą tu iść, to zapraszam. Tyle? Tyle. Okej. Osiem. Siedem. Te trzociki. Jeszcze wodę trzeba zniżej dać. Jeżeli się okaże, że na samym dole jest ta odpowiedź, to nie będę się wracał. Wiecie, te sekrety też nie są mi potrzebne, nie wiadomo do czego. A kamery też nie chcę ich. Myślałem, że tu też jest ta woda. Jak tam wejść? No tak. Ja zapomniałem, że ja tutaj mogę... Tylko tu już nie wskoczę, bo tu można podnosić przedmioty przecież. Ale czekajcie. Musiałbym taki przedmiot wziąć stąd, postawić, ale... Nie mam tu żadnego, bo tego nie da się podnieść. Tego nie otworzę. Ten kamień... A może mi taka skrzyneczka coś da? Zrobimy tak. Nie. Chciałem skoczyć tu, z powrotem tam. Może tu coś znajdę. To się wrócimy z tym. I tam też było takie jedno miejsce, gdzie nie mogłem skoczyć. Ale zapomniałem, że ja mogę podnosić przedmioty. Tego nie podniosę. Tego też nie. Tu idziemy kawałek. To może podniosę, co? Też nie. O, jest dość taki korytarz. Sporawy, bym powiedział. Musiałbym tam chyba ze skrzynką przyjść już. Mamy zapis i teraz tak, czy to jest moment na koniec? Chyba zostawili tyle amunicji. Dlaczego zostawili, dziwne? Ho, 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 gra mi coś sugeruje. Wiecie co? To po coś, teraz tak sobie myślę, po coś zawalili ten tunel. Po coś ten tunel jest zawalony. Nic mi nie powiecie, mam zapis gry, zawalony tunel, zalany był i teraz przycisk do otwarcia, jeszcze tutaj. No dobra.
To co? Biorę to, otwieramy. I co my tutaj mamy? Tu będzie jakaś arena do walki z czymś dużym. Ewidentnie. Tu coś mi... Udany eksperyment. Okej. Okej. Opletać. Co on robi? Rzuca we mnie posadzką. Okej. Szczury widzę. Słyszę. Łap po plecach. Wow, wow, wow. Widzę, że znowu szczury słyszę. Ups. Ale oberwałem. No, i ostatni strzał, to jest koniec, czy... Jakim cudem to się odparło po zabiciu? Kto to otworzył? Okej. No dobra, dobra. Ciekawe, czy będzie takich więcej. Do pracy, w prawo. No to idziemy do pracy. Przeładujmy broń. Wreszcie wydostanę się z tego piekła. No nie wiem, czy to... O, zapis gry, no właśnie. Podczas skorzystania z windy sprawdź, czy maszyna działa prawidłowo, wyglądając przez okno. Co? No dobra. Coś mi wyjdzie pewnie, tak? I ja mam w to wejść? Z tej windy? Aha. To okno? Więzienie. Ukończ pierwszy rozdział. O, proszę. Co teraz? Dostałem osiągnięcie na Steamie, to co przeczytałem. Film informacyjny. Vítejte w těžebním oddělení kvarku. Zde se těží vše potřebné palivo pro reaktory, které pohání naši zemi kupředu. Protože máme starost o blahobyt a bezpečnost našich zaměstnanců, budete první podrobení kontrole, kde vám budou zabaveny všechny kovové předměty, které by vám mohly ublížit. Ku příkladu lopaty, krumpáče nebo jiné nástroje. Dávejte však pozor, v tomto oddělení se nachází a testují výdobytky naší společnosti takzvaní roboti. To chyba jsem malčilem, co? Takového takzvaného robota narazíte, zachovejte klid. Tyto plechové krabice jsou totiž nadmíru nebezpečné. A ne, to nebylo to. Pokud se však budete řídit podle protokolu, nic se vám nemůže stát. Nedělejte rychlé pohyby a pomalu se vzdalte do bezpečné vzdálenosti 750 metrů. 750 metrů? Daleko. Dobré zprávy. Díky naší tvrdé práci se daří plnit plán na 165%. Díky tomu můžeme zvýšit potravinové příděly na 150 gramů. No dobra, ciekawie, ciekawie się robi. Przez chwilę myślałem, że to już jest koniec gry, ale na szczęście nie.
dział kopalniany i są tu teraz jakieś roboty. Ale moi drodzy, słuchajcie, w tym miejscu zakończymy ten odcinek i nie mam broni, mam. W tym miejscu zakończymy sobie ten odcinek, jak również zakończymy tę serię. To miała być taka miniseria, troszeczkę się wciągnąłem, ale wiecie, widzę, że też nie cieszy się to jakąś największą popularnością, więc tutaj sobie zrobimy, postawimy kropkę. Moje małe podsumowanie. Gra jest przyjemna, gra się bardzo dobrze, natomiast nie wytrzyma się w niej, przynajmniej ja, na dłużej niż 2-3 godziny na jedno posiedzenie, nie da rady. Trzeba robić przerwy, od czasu do niej wracać, przynajmniej ja tak mam, bo jest bardzo powtarzalna, bardzo monotonna i gra się przyjemnie, ale nie jest coś, nie ma czegoś takiego, że trzyma w napięciu. Słuchajcie, no, 90 zł, czy dużo, czy mało, to już sami ocencie. Mi się wydaje, że za 90 zł obecnie można dostać o wiele lepsze produkcje, ale bawiłem się przy niej dobrze. Także słuchajcie, dzięki wam bardzo, mam nadzieję, że seria wam się podobała. Dajcie mi znać w komentarzach, czy dotarliście do tego miejsca i trzymajcie się, do zobaczonka, wszystkiego dobrego.